Serdecznie witamy wszystkich hodowców. W kolejnej części pokazywania, jak buduje się gołębnik w Toruniu. Chcemy pokazać już gołębnik praktycznie zbudowany. Mamy już nawet gołębie. Pierwsze 15 sztuk, które tutaj są przyjęte, już siedzą sobie na siodełkach. A dzisiaj zakończyliśmy budowę, zamykanie, wszystko tutaj wejść, wlotów. Wlotów jeszcze, przepraszam, nam brakuje. Będziemy mieli tutaj na środku tego, tutaj, tej części właśnie, no tutaj, którą widzimy. Wlot będzie inne rozwiązanie zrobimy niż planowaliśmy. Zawsze kiedy coś budujemy, jeżeli mamy jakieś nowe pomysły, staramy się ulepszać i będziemy taki wlot chcieli tutaj kolegom zaprezentować. Dzisiaj tutaj pomagać nam będzie kolega Kamil. My tutaj wspólnie właśnie budowaliśmy. Zaczniemy tutaj może od pokazywania, jak to wszystko wyszło. Teraz mieliśmy troszeczkę opóźnienia, gdyż były ogromne tutaj ulewy, wiatry. Nawet nam się zdarzyło, że jeden z namiotów porwało, na szczęście nie ten, który koledzy wszyscy widzieli, jeszcze inny. No pecha, zdarza się, no ale wiatrów takich nie przewidzimy. Zobaczmy, tutaj krótko mówiąc, mamy już tutaj wolierę wybudowaną tą z przodu. Tutaj zrobiliśmy coś takiego, że mamy takie zamknięcie. Kamil, może ty będziesz pokazywał, ja będę mówił. O, otwieramy to tutaj, poproszę, tu będzie nasz, na początku, kiedy te gołębie będziemy oblatywać, one będą siedzieć, tu będą miały takie swobodne wyjście. Później, kiedy będziemy chcieli na przykład je wykąpać, możemy tutaj swobodnie sobie otworzyć, wstawić wannę z wodą, z solą. Tutaj postawimy, mamy specjalnie wzmocnione tutaj takie wsporniki wzmacniające, że bez problemu z wodą wanienka tutaj sobie poradzi. Zamknij teraz jakbyś mógł, bo te gołębie dopiero dzisiaj przyjechały. My staraliśmy się bardzo szybko je zasiedlić, gdyż no wiadomo, jest ogromne temperatury, tutaj było po 30 stopni prawie w ciągu dnia, to troszeczkę nam jest ciężko. I pokażemy teraz dalej, tutaj ten lądowisko niejako dla gołębi mamy tutaj przygotowane. Tutaj po środku tej części, którą teraz prezentuję, będziemy mieli właśnie zabudowany wlot. Wlot zamontujemy w ciągu najbliższych dni. Na razie on jest niekonieczny, gdyż te gołębie dopiero przyjechały. Teraz tu otworzymy, pokażemy. Tu mamy drzwi, drzwi specjalnie zrobiliśmy takie troszeczkę szersze, żeby nam tutaj było łatwo różnego rodzaju regały, siodełka, wszystko wnosić. Tu mamy, zobaczmy, dzisiaj taki na szybkiego zaimprowizowany, ale on się bardzo nam spodobał i prawdopodobnie tak to zrobimy. Taki regałek na, znaczy nie regał, jak to ciężko to nazwać, taki, no nie wiem, takie siodełeczka. Ale tutaj co jest ciekawe, ja pokażę. Może Kamil, ty podejdziesz może, ja będę opowiadał. Zobaczmy, tutaj zrobiliśmy tak, żeby sobie ułatwić sprzątanie w przyszłości. O, tutaj mamy od dołu, zrobiliśmy taki, podnosimy do góry. O, Kamil teraz weźmie, o, taki z tą. I teraz do góry możemy to podnieść, weź teraz na dół całkiem. Tudzież możemy to opuścić i w momencie, kiedy byśmy chcieli to posprzątać u gołębi czy coś, to możemy sobie tutaj swobodnie to zrobić. To jest, zyskujemy miejsce. Ja podejrzewam, że to rozwiązanie jeszcze nie raz wykorzystamy. Także teraz tutaj Kamil to postawił, spodem sobie za chwilkę te gołębie wejdą. Zobaczmy, mam tutaj 15 sztuk. Przy okazji do tych gołębia powiem, to są gołębie pochodzące z hodowli kolegi Rajmunda Szulfera, kolegi Maćka Wudzika. Też tu jest parę gołębi z innych hodowli, ale to są gołębie po oryginałach od kolegi Dietera Zieberta, od Chrisa Hebrechta, Josa Jozensa. No po prostu takie staraliśmy się zrobić, żeby te gołębie, które tutaj będą lotowane, żeby też miały no i atrakcyjne rodowody po prostu, nie? One dzisiaj sobie tutaj pierwszy dzień już siedzą. Zobaczmy, w ten sposób wygląda tutaj ta woliera. One mają naprawdę tutaj bardzo dużo miejsca. Cały czas teraz już mamy tak troszeczkę na szczęście porę popołudniową, nie ma tego słońca, ale tutaj od rana operuje. Aczkolwiek my tutaj jeszcze z jednej strony dobudujemy jedną wolierę, ale to będziemy już później pokazać i teraz pokażmy. Ale będziemy planowali, tutaj będzie w tej części, gdzie chwilowo jest tylko siatka, tutaj my wytniemy, oczywiście zrobimy jeden wlot, ale z tej strony tutaj pokażmy, Kamil, pokaż. O, tu będziemy blokowali, tu będziemy mieli taki wylot dla nich też obszerny. Zobaczmy, bardzo proste rozwiązanie, ale widzimy tutaj, tak jak przemyśliliśmy sobie, będzie sprawdzało się nam, myślę. No i tutaj w tej części, gdzie mamy pełne te ściany, to tutaj kolejne będą miejsca na regały. Dzięki temu, że tutaj tak zrobiliśmy też wejście, pokaż Kamil, jak otwieramy do wewnątrz, ale tutaj z tyłu zrobiliśmy taką ściankę i wtedy w tym momencie możemy sobie tutaj w tej części postawić regały, także miejsca dużo nie stracimy, także liczymy, że między 150 a 200 gołębi w tym gołębniku będzie. No, jeżeli nie uda się, że tak powiem, tylu zmieścić, to będzie mniej, no. Ewentualnie dorobimy kolejne, ale dzisiaj, kiedy były takie bardzo duże temperatury, to co jest ciekawostka, to powiedzmy, tutaj było w ciągu dnia, kiedy przychodziliśmy, było bardzo fajnie, bo nie było ciepła dużego. Tutaj te kanały, które zostawiliśmy tutaj pod tą siatką do wentylacji, one się bardzo nam dobrze sprawdzają. Tutaj cały czas jest obieg powietrza, te gołębie tutaj sobie siedzą, widzimy. No i tak to wygląda. Będziemy się starali tutaj pokazywać jeszcze. Będziemy oczywiście ten gołębnik malować, przyozdabiać w jakiś sposób. System za chwilkę zamontujemy. No i będziemy na bieżąco kolegom pokazywać. Także na dzień dzisiejszy, zobaczmy, gołębie tutaj
Już są jakieś. Możemy, kolejne tutaj koledzy, którzy, tak jak mówiliśmy, Stowarzyszenie Mistrzowskiej Gołębi Europy, Klub Kopernik i inni. Tutaj będziemy te gołębie za chwilkę wspólnie z kolegami, tymi gołębiami, ten gołębik zasiedlać. No a w przyszłości będziemy tymi gołębiami te lotować i będziemy obserwować, jak one się sprawują. Także na razie dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot.